Cześć do wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii, gdzie będę sobie przechodził mapeczkę Escape. Zobaczymy, czy podołam temu zadaniu, ponieważ jest to jakiś po prostu Escape randomowy, jakiś pobrany na 1.8. No i zobaczymy, o co będzie tutaj chodziło. Ogólnie mapka jest po angielsku i tutaj mamy coś takiego jak zapamiętaj liczby 6, 4, 3, 5, 7. Ja sobie to już zapisałem wcześniej, ponieważ to zobaczyłem przed chwilą, sobie po prostu wbiłem na mapkę i mam nadzieję, że tą mapkę ogarnę. Tutaj widzę, że ewidentnie chyba, znaczy nie wiem, czy to jest na dwie osoby, czy może być na dwie osoby. Mam nadzieję, że nie będzie takiego faila, czy ja mogę sobie zmienić timeset, nie wiem, 15 tysięcy, raczej nie mogę. Tak więc jest troszeczkę lipa, bo się nie przekimam, ale tutaj mamy coś takiego, zginąłeś, teleportnij się do Ali, nie wiem, o co to chodzi, do swojego jakiegoś tam punktu zaczepienia, kuźwa, nie wiem, tutaj mam jakąś historię. Pracujesz w jakimś tam coś tam, creatures not mean to be see you and work it, blablabla, 17 lat, jakaś tam historia ogólnie tego, co się tutaj mniej więcej działo, what you will do, aha, potwory uciekły i tak dalej, my musimy kurwa teraz stąd uciec, zobaczymy, o co tutaj będzie chodziło, decomination chamber, wanted, pojedynczo proszę, dobra, zobaczymy, o co tutaj będzie chodziło. Okej, okay, zyskałem łuk, strzały, 5 jabłek i miecz. Ja sobie to może po swojemu jakoś przesunę, powiedzmy, w ten oto sposób. I zobaczmy, co mamy tutaj. Hit button, 2, run for life, if trapped suicide. Okej, okay, czyli musimy nacisnąć przycisk i uciekać dla życia, czy coś takiego. No tak po polsku można było to okej, okay, co teraz? Tutaj to się otworzy, czy... Halo? Co się otwiera, nawet nie mam pojęcia. Ej, bo ja nie ogarniam coś. A, o ty! Dobra, to już wiem, o co chodzi. Dobra, 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 bo ja już nie wiedziałem, o co chodzi. Teraz już będę wiedział. Tak więc biegniemy, 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 okej. Okay. Wo, oh shit, oh shit! Okej. Okay. Okej. Okay. Oh fuck! To tak to wygląda, ja pierdzielę, co się dzieje, okej, okay, okej, okay, udało się, gdzieś jestem. W ogóle jaki mam poziom tutaj włączę? Normal, nie pamiętam, na jakim poziomie trzeba było grać, ale powiedzmy, że będę sobie grał na peacefulu z tego względu, że mogę łatwo zginąć, a i tak, jeżeli będę miał zginąć, to i tak zginę, tak? Dobra, hit for checkpoint, oczywiście sobie użyjemy checkpointa. Tu mam jakąś dźwignię, security protocol AB2, dobra, co mamy tutaj? Make sure you... Wow! A, sure you aren't in peace. Dobra, czyli musimy się upewnić, że nie jesteśmy na peaceful, nie ma problemu. To sobie znika i to teraz biegaj, tu biegaj, no okej, okay, jesteśmy. Jakiś guziczek, you lucky. The doors will open soon. Oof. Ja pierdziu, serio, ja mam z tym wszystkim walczyć, przepraszam bardzo. Co to za mapa? To jest nie do zrobienia. Czy wy se robicie jaja? What the... Okej, okay, czyli oni teraz tutaj są wszyscy. A czemu to już tak nie działa? Halo? Okej, okej, widzę, że bardzo, bardzo zabawny ten ktoś był, kto robił ten pieprzony escape. Ja pierdzielę. No super, że drzwi się otworzyły, ale co mnie to interesuje, jak ja zginę 20 tysięcy razy? Jak ja mam, przepraszam, to przejść? Lo. Przecież ja zginę, to nie ma... twórcę prawdopodobnie troszeczkę poniosło, tak mi się ogólnie... Nie. Twórca jest powalony, nieważne. Ja sobie przebiegnę tutaj, ponieważ to jest nie do zrobienia w takim momencie. Nie wiem, w którym... Dobra, teraz sobie damy z powrotem na misji. Nie wiem, które drzwi zostało otworzone, którędy ja mogę sobie przejść. Tutaj ogólnie mam dużo jakby dziur. Tędy być może, tu mamy schodki, dobra. Nie mam pojęcia, co tam się stało, nie podoba mi się to kompletnie, okej. Okay. Creeper info, zobaczymy, o co tu będzie chodziło. Tutaj mamy zombie info, o, mamy diamentowy miecz, jak najbardziej sobie go zamienię. Sprawdźmy creeper info. The creeper jest agresywnym mobem, który coś tam eksploduje, kiedy
jest 5 bloków od nas, czy jakoś tak, kiedy go zabijemy, dropi gunpowder, czyli żeby stworzyć TNT. This is not to be released from a chamber at any time. No nieważne. Zombie, no tu mamy ogólnie spisy wszystkich mobów, ale jako, że jestem zarąbistym znawcą Minecrafta, tego wszystkiego czytać nie będę, więc zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy szkielety. Chamber A19, no kuźwa, nie mogę tego przeczytać, za daleko. Aggressive, coś tam, dobra, okej. Okay. Skeleton info i tutaj mamy Iron Golem info. Ja pierdzielę, dobra, release the golems, okej, okay, to mogę sobie wypuścić. Ocelot info, okej. Okay. Cow info, okej. Okay. Dobra, o co tu w ogóle chodzi, nie mam pojęcia, tak czy siak. Jestem gdzieś niżej, fajnie. Na pewno bym tego nie przeszedł tak normalnie, bo musiałbym te zombie tłuc 20 tysięcy godzin, żeby w ogóle coś zrobić. Chicken info, serio? Ja tu mam o wszystkim czytać. No, nie są agresywne, spawnią się tam naturalnie, dropią kurczaki i pióra, kiedy są zabijane, znaczy najlepsze coś do zabijania to jest miecz. No co ty nie powiesz, kuźwa, dobra. Mamy też squidy, dobra, no opis ogólnie nie potrzebuję, dobra, co to jest? Chamber B18, Creeper, Aggressive yes, Origin, znak zapytanie, cokolwiek to znaczy Origin, dobra. Czyli tu będziemy mieć chyba jakieś części, które będziemy musieli chyba przechodzić, czyli mamy tutaj różne takie jakby pomieszczenia, do którego jak wejdę, to po prostu będę się musiał z czymś zmierzyć, tak mi się przynajmniej to wydaje. Chociaż tak, tu tutaj nie wejdę w sumie, bo mamy zajęte, no w sumie po co miałbym wchodzić tutaj, ale dobra, wypuśćmy sobie Iron Golemy, bo mogę i prawdopodobnie nic mi się w sumie nie stanie, mam troszkę FPS-ów, nic się nie stanie. I teraz o co tutaj może w sumie chodzić tak naprawdę, coś tu szczela, halo. Co to szczela? Coś tu się szczela, tylko nie wiem konkretnie co. Dobra, powiedzmy, że mamy wypuszczone golemy. No to w sumie mogliśmy zrobić to w ten sposób, żeby zombiaków się pozbyć. No ale w sumie nie wpadłem na to. Chyba nie mogliśmy się tutaj wcześniej przedostać, więc troszeczkę lipa. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj. Szkielety. W sumie ze szkieletami na początku może nie chciałem. Zombie. Zobaczmy tutaj. Czy jak pójdę tutaj, to coś się stanie? Chyba niekoniecznie. Czy ja tu coś mogę, nie wiem, kliknąć, coś zrobić? Halo? Czy to już jest cały escape, w którym po prostu musiałem przejść tutaj? Nie, czy ja tam mogę iść, po prostu to jest chyba po coś. A, tam mamy drzwi, dobra, ja zapomniałem, że ja mam tutaj jeszcze inne chyba trasy. Tutaj stąd wychodziły zombiaki, więc troszeczkę lipa, ale dobra, powiedzmy, że pójdziemy najpierw w tą stronę. Co mamy tutaj? Click to go next chamber. Okej, czyli idziemy do następnego jakiegoś tam pomieszczenia, okej. Labirynt, zarąbiście, powiedzmy, że lubię labirynty. Mamy żelazo, okej, okay, nie ma problemu. Tutaj mamy ślepy zaułek, okej, okay, nie ma problemu. Teraz pójdziemy sobie może gdzieś tędy. Oczywiście zaraz zabłądzę, bo przecież to ja, no to wiecie, to żeby nie było za fajnie. Tutaj mam jakieś zejście, ale chyba coś tu mogę zrobić. Ja pierdziel, jak ja mam to przejść, nie mam pojęcia, ale dobra. Idę przed siebie, no gdzieś idę, tak? Tylko podejrzewam, że zaraz tutaj będę miał ślepe zaułki, dokładnie, mam ślepe zaułki i słyszę lawę i boję się, że ta lawa nagle na mnie wyskoczy i będzie troszeczkę lipnie, ale powiedzmy, że sobie gdzieś tędy... Gdzieś się przeteleportowałem. Phone booth, okej. Okay. Okej. Okay. Mamy coś takiego, no spoko, nie ma problemu, okej, okay, co to jest? Shoot all three lights until they are all on in the stairs. Czyli mam zastrzelić... Zamknij się, nie szczekaj! Czyli mam zastrzelić wszystkie trzy światła, zanim coś tam ze schodami się stanie, nie wiem. Uważaj, jeżeli twoja strzała się zdespawnuje, podłoga się obniży. PS, jeżeli spadniesz, just sink. Sink to jest, nie wiem, po prostu się zrespawnę, czy coś tam. Okej, okay, mamy tutaj coś takiego. Zejdę sobie, zobaczymy, co mamy tutaj. Tutaj mamy. Do you give up? Nie, jeszcze się nie poddałem, nie ma problemu. Nie, ja się tak łatwo nie poddam, oczywiście. Dobra, zjedzmy sobie jabłuszka. Troszkę lipa, że muszę grać na poziom easy, ponieważ mam bardzo mało jabłek i na pewno mi nie starczą na całą mapę. Zobaczymy, co mamy tutaj. If you don't already have arrows and bow... Aha, dobra, ale mogę sobie jeszcze więcej strzał mieć, prawda? I zobaczmy, jak to w sumie uaktywnić, bo nawet... Aha, czyli muszę trafić we wszystkie trzy te bloczki, wtedy mi się pokaże moja jakby droga...
Okej. A czemu to zniknęło? Okej, jest wszystko. Okej, pokazało się. Teraz muszę tylko... A, fuck, no zarobiście to zrobiłem, okej. No, to tak, to ten, tak. Aha, okej, jestem tutaj, okej, czyli... Ale to już jest, więc spoko. Okej, czy ja to przeskoczę? To jest kuźwa pytno. Nie, no to jest raczej trudne do przeskoczenia. Ja jestem oczywiście, jak dobrze wiecie, mistrzem parkura, więc... Hopa! No kurde, ej, to jest za daleko, 4 bloki, to nie da się przeskoczyć tak. Ej, oszukańce Minecrafta, kuźwa. Bez zatrzymywania się. Okej, udało się. Pyk, pyk. Ewidentnie tutaj redstone w tle coś tam no nie, no god damn it. A czy jeżeli dołem przejdę, to mogę szczytować sobie? Bo ja tu widziałem coś takiego. Oj, co i przejdę tędy, a tu jest jakieś... A nie, nie ma przejścia. Nie ma przejścia, myślałem, że tam jest przejście. A jak się poddam, to co, to po prostu przegram, tak? Danger, collapsing, coś tam mi się pokazało. No nieważne, tak czy siak ja tam... O nie, zniknęło, dobra. Więc musimy trafić w światełka jeszcze. No powiem wam, że mapka na swój sposób jest naprawdę fajnie zrobiona. Ewidentnie widać, że ktoś tutaj siedział troszeczkę przy tym wszystkim. Wszystko mi się znowu pokazało. I czy tym razem mi się to uda przejść, to się kuźwa okaże. Gdyby mi tylko się tak dziwnie nie przecinało, to by było naprawdę fajnie. Okej. Okej. O, no serio, już byłem tak blisko. No co za bullshit. Tak być nie powinno. No głupia gro, bo zaraz tam przelecę na kreatywie, bo się zdenerwuję, zabij mnie, bo ja już nie chcę żyć po prostu na tym świecie. Wezmę sobie po prostu może rączkę, będzie lepiej. Nie, czekajcie, ja to zrobię inaczej, kuźwa. Ja se włączę jakiś mniejszy może dystans, nie wiem, dam se na fast, bo nie ma... Żeby mi tak aż dziwnie nie przecinało, bo to naprawdę przeszkadza, nie wiem ile mam FPS-ów. No 300 FPS-ów, jak zwykle kuźwa tego nie widzę, bo na razie o teraz jakoś to nie tnie się, ale... Ale momentalnie mi się tutaj coś przycina, no szkuziewa! Dlaczego to jest takie okrutne dla mnie? Dlaczego tu musi być akurat parkour? Ja myślałem, że to będzie normalny escape, ale nie! Władujmy im parkura, żeby się kuźwa... Zgiń, kuźwa. I znowu mi wszystko zniknęło, tak więc... No mam troszkę czasu, żeby to wszystko przeskoczyć, aczkolwiek ja jestem taką piczką, że sobie nie mogę z tym poradzić. Przydałby się jakiś mistrz parkura tutaj do tej mapki, ale takowego na razie przy sobie nie mam, więc... Muszę sobie radzić sam. No nie przeskoczyłeś tego! Dlaczego ja w ogóle tak długo wypływam z tej lawy? To jest najdziwniejsze. Jakbym wypłynął jeszcze, to mógłbym jakoś... Mogłoby mi się to udać! Zgiń, przepadnij, stary. Zgiń, przepadnij, ja cię nie chcę oglądać. Ja tu w końcu przeskoczę. Wiedziałem. Dobra, tutaj. Dlaczego tu jest aż 4 bloki do przeskoczenia? Jak zaraz coś zlamie, to będzie... Okej. Jest, wreszcie, dobra, jestem tutaj, okej. Udało się, co to jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O co tu kuźwa chodzi? Nie wiem. Aha, co? Kot ma wpisać, czy co? Chyba tak, tutaj ewidentnie mi pokazuje kod, tylko boję się, że zaraz mi tutaj coś wyjdzie, ale halo, co to jest? Call friends, okej. Nie mam przyjaciół niestety, jestem tutaj sam na tej mapce, więc walić, dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, czekajcie, to jest chyba ten numer, który powinienem zapamiętać na początku, na szczęście go sobie zapisałem, czyli tak. 6, 4, 3, 5, 7. Okej, mamy przejście, czyli teraz mamy tutaj, co tu jest? Call friends, dobra, nie wiem, co tu chodzi. O kurde, dobra. O, teraz nagle mi przestało wszystko tak brzydko ciąć i jakoś to lepiej chodzi. Ale ja pierdzielę, no teraz mam kuźwa... No teraz mam 1500 FPS-u, proszę bardzo. Kuźwa, gdzie tu ja mam iść? To jest troszkę przerąbane, bo jeżeli wpadnę w lawę, to mogę zginąć. Ale dobra, jakoś sobie myślę, poradzę. Tylko kurde, labirynt z lawy to nie jest to, co chciałbym w sumie przychodzić. Dobra, jestem... Wow. Let's explore these houses and see if we can't find any loot. Czyli możemy zeksplorować to i zobaczyć, czy będzie tutaj coś ciekawego. Checkpoint, mamy tutaj checkpointa. Hit that button to make...
O, możemy zrobić noc i sobie się przekimać. Mamy tutaj gdzieś pewnie łóżka czy coś takiego, czy niekoniecznie? Hejcie, czekajcie, czekajcie. Powiem wam, że mapka jest naprawdę fajna. Ma te swoje momenty trudniejsze, ale jest ogólnie fajna. Uuu, protection, okej, okay, co to jest? The life is saver. Look, mam nohe. Okej, okay. Pants of spodnie mocy po prostu i Mr. Drop, okej, okay. Założymy sobie naszą zbroję, no i wyglądamy teraz epicko w zarąbistej zbrojce, więc fajnie, że sobie coś znaleźliśmy, ale czy tutaj jest, a jest łóżeczko oczywiście, tylko do niego troszeczkę jest problem z dojściem, tylko jak ja mam tam dojść, halo, halo, to jest bloczek i on mi troszeczkę przeszkadza, no bo co, że ja zrobię noc, jak ja się tutaj nie mogę wdrapać i przekiemy. Dobra, posprawdzajmy, czy mamy coś może, nie wiem, w piecykach przydatnego. Tej skrzyneczki nie otworzę, tej również nie otworzę. Czy ja mogę gdzieś wejść tędy? Nie. Czy to jest tak specjalnie zniszczone, czy coś? Bo troszkę nie ogarniam. Myślę, jak tutaj... Nie czytałem żadnych zasad, czy można... co to jest? Czy można, czy nie można... haczki. Czy można, czy nie można niszczyć bloków, bo to jest dosyć dla mnie ciekawe w tym momencie, ponieważ tutaj ewidentnie czegoś brakuje. Tutaj tak wygląda, jakby ktoś rozwalił po prostu i nie było potrzebnych elementów, więc mi się wydaje, że jeżeli bym na przykład sobie rozwalił tego bloka, który... Nie mogę tego rozbić. Olol? Serio? Okej. Okay. Czyli nie mogę tego rozwalić, to jak ja mam się przekimać? To jest moje tutaj pytanko w takim razie, bo ja tam w żaden sposób tak nie przeskoczę na parkura, bo tu nawet nie ma... nie ma jak? Chyba, że z drabinki? Nie. Kuźwa, co ja mam zrobić? Czekajcie, muszę skoczyć na drabinkę, tak. Coś takie... halo, Halo. Ej, jak ja mam to przeskoczyć? To jest... Nie jest takie łatwe, ludzie. No tutaj wychodzi, że na to bym musiał wskoczyć, ale troszeczkę mam z tym problem. Czekajcie, muszę tutaj jakoś wbić chyba i popisać się moim skillem parkurowym, jak zwykle, którego nie mam. Ale myślę, że można to... Kuźwa, jak ja mam to wskoczyć? To jest zbyt trudne dla mnie. Tędy też nie wskoczę. Ta skrzynia mi przeszkadza. Skrzyni też nie mogę. Czemu ja nic nie mogę? O, tędy bym mógł chyba wskoczyć. Czekajcie. To jest do zrobienia. To jest na pewno do zrobienia. Zrobię sobie na pewno noc, żeby była noc. Boję się, że mi się wtedy tutaj coś zrespi. No daj, skocz tu. Okej, okay, tędy. I teraz tutaj. I tu muszę wskoczyć. Oż ty, nie tak łatwo tam jest skoczyć. Chyba, że jednak tutaj. Nie, czekajcie. To jest jakoś do wskoczenia, tylko kurde. Żebym wiedział jak. No chciałbym się przekimać, zrobić sobie checkpointa. Po drugie tam są ender chesty, mógłbym sobie coś schować, ewentualnie coś tam by było. I to jest kurde problematyczne. Tam też nie doskonale. Przecież ty za daleko. Twórco, albo trolujesz, albo nie wiem co. O ej, yo what the fuck, nie? Zaraz się wkurzę, użyję creative moda, naprawdę. No bo bloków rozwalić nie mogę. Wskoczyć tam, no niciul nie idzie. Ewidentnie jest problem z tym. No ej. Ja bym musiał się tak wybić w odpowiednim momencie, ale tu jest ta drabinka i poje... Da się tam w ogóle tak skoczyć? Ja nawet nie znam, że tak powiem, do końca zasad... O! No ej, da się, na pewno się da. Jest! Dobra. Czyli mój skill minecraftowy się uaktywnił na milisekundę. Tutaj nic nie ma. Nic. Dobra, przekimamy się w takim razie. Będziemy mieli checkpointa. Widzicie, coś mi jednak wyszło. Ogólnie odcinki z tej serii będą, myślę, około 20 minut, więc skoro już jestem tutaj, to myślę, że zakończę odcinek. Zapisałem sobie mniej więcej grę, więc fajnie się udało. Zobaczymy, co będzie nas czekać dalej. Zobaczymy w ogóle, ile odcinków mi z tej mapki wyjdzie. Mam nadzieję, że ją przejdę w całości. Na razie widzę, że jest ewidentnie na jedną osobę, ponieważ nie mam jakby... nie jest tutaj wymagane używanie jakby dwóch osób. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zbrojkę jakąś mam, mieczyk mam, więc myślę, że źle nie będzie. Tak więc cóż... Dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka pierwszego. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście łapeczka w górę, mile widziana. I do zobaczenia w następnych odcinkach z Minecraft Escape. Dokładnie tak. Trzymajcie się, ludziska, i na razie.